Gość poranka, Karolina Lewicka, dzień dobry Państwu i Paweł Zalewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Państwu. Adam Michnik rozprawia się dzisiaj na czołówce Gazety Wyborczej z mitem, tak to nazwę, małej zwycięskiej wojny. Na którą to wojnę Rosja zwykle wtedy idzie, kiedy ma problemy wewnętrzne, wyprowadza żołnierzy z koszar i liczy, że właśnie w ten sposób przezwycięży i trudności najczęściej gospodarcze i zaszachuje partnerów na arenie międzynarodowej. Adam Michnik podaje przykład Breżniewa i Afganistanu. Ja dorzucę jeszcze Mikołaja II i Japonię. Teraz będzie podobna sytuacja, czyli początek końca cara Putina. No widać wyraźnie, że ta wojna jest wyrazem słabości i Putina, i władzy Putina, a z drugiej strony systemu rosyjskiego. Bo przecież gdyby system gospodarczy, który chce tworzyć Putin, i system wartości, który chce promować w Unii Eurazjatyckiej, był atrakcyjny, to nie trzeba byłoby wojny, żeby przyłączać Ukrainy do Unii, tylko Ukraina sama by tam chciała pójść. Widać wyraźnie, że w konfrontacji dwóch systemów, dwóch standardów, czy rodzajów standardów, wartości tej proponowanej przez Putina i Unii Europejskiej, Putin wyraźnie przegrywa i ma tego świadomość. Gospodarka zależna od władzy Putina i od cen surowców nie sprawdziła się. Nie sprawdziła się. To był ten pomysł, aby wykorzystać środki, które przychodzą do Rosji ze sprzedaży gazu, ale ropy, także innych surowców mineralnych. Ale teraz ceny surowców spadają. Ceny surowców spadają, aby pozyskać technologię i aby uczynić z Rosji nowoczesny kraj. Ta koncepcja nie sprawdziła się już 5 lat temu, wiadomo o tym było. I dzisiaj Putin również widzi koniec tego modelu, który realizuje, bo już są tańsze surowce, już jest tańszy gaz chociażby łupkowy w Stanach Zjednoczonych. Europa dywersyfikuje, także Polska dywersyfikuje dostawy surowców. Euro kosztuje 50 rubli. Euro kosztuje 50 rubli. Dzisiaj ma miejsce zapaść na giełdzie, a więc widać wyraźnie, że gospodarka rosyjska bardzo źle znosi tę inicjatywę Putina, ale jeszcze ma pewną siłę i on tę siłę chce wykorzystać po to, żeby ostatnim rzutem przyłączyć Ukrainę, zwasalizować ją do swojego systemu. John Kerry udaje się do Kijowa, czy tylko po to, żeby przekonać Ukraińców do uległości? Zobaczymy. Na razie Stany Zjednoczone nie przedstawiają publicznie jakichś twardych warunków wobec, czy też gruźb wobec Rosji. Nikt nie przedstawia, panie pośle. Półtora godzinna rozmowa pomiędzy Putinem a prezydentem Obamą przyniosła wyłącznie informację o tym, że Amerykanie wycofują się, a razem z nimi wszyscy inni z grupy G8 poza Rosją. Ale znaczy, każdy pozostał przy swoich zdaniu. Szczytu. Każdy pozostał przy swoim zdaniu, ale dla mnie ważne jest co innego. Otóż informacja właściwie z dzisiaj rana taka, iż po rozmowie z panią kanclerz Merkel Putin zgodził się na powołanie grupy kontaktowej w ramach OBWE. To jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że koncepcja Putina polegała na tym, że on stworzy olbrzymią presję psychologiczną na rząd w Kijowie poprzez manewry dookoła granic ukraińskich, ale także poprzez tę deklarację Rady Federacji o możliwości wojny z Ukrainą. Z drugiej strony zwoła konferencję międzynarodową w formacie Rosji wyłącznie z Zachodem, bez Ukrainy, gdzie podyktuje swoje warunki, wciągając Unię Europejską, może Stany Zjednoczone, tak naprawdę w rozwiązywanie problemów Ukrainy zgodnie ze swoją koncepcją. Otóż to, co wymogła na Putinie pani kanclerz Merkel, czyli ten format Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, jest zupełnie inny, bo to jest format, w którym jest Ukraina i to jest format, który służy specjalnie rozwiązywaniu tego typu problemów, a więc to nie jest pomyśli Putina. Ten krok Putina jest ewidentnie dyplomatycznym wycofaniem się, no, może o jeden krok, ale jednak. A nie czuje się pan zaniepokojony, kiedy pan słyszy, że Bronisław Komorowski rozmawia z Barackiem Obamą? Barack Obama potwierdza gwarancję bezpieczeństwa dla Polski. I pojawia się takie przekonanie, że ta cienka czerwona linia będzie przechodzić wzdłuż naszej wschodniej granicy. Kiedyś byliśmy przed murzem chrześcijaństwa, teraz będziemy przed murzem wolnej, demokratycznej Europy, wolnego, demokratycznego świata. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że Zachód i centrum Ukrainy jest zbyt silne, żeby sobie mogła z nim poradzić Rosja, ale to nie jest koniec problemów, to jest początek problemów, bo jeżeli rzeczywiście dojdzie,
A są scenariusze, które mogą doprowadzić do tego, że dojdzie do swoistego podziału. No nie państwo, bo to państwo będzie jedno ciągle, tak? Ale jednak będą regiony, które będą orientowały się na Zachód i regiony, które będą się orientowały na Rosję. To jest początek problemu, bo przecież centrum i zachód Ukrainy w porównaniu ze wschodem jest biedny. Tam nie ma produkcji, tam nie ma przemysłu. Ten obszar się sam nie utrzyma i wyobrażam sobie problemy z tego tytułu. Ale wracając do pani pytania. Polska dzisiaj bezpośrednio nie jest zagrożona i to mówił jest wczoraj premier Donald Tusk. Natomiast jest oczywiście zagrożona pośrednio, dlatego że nasze interesy na Ukrainie są zagrożone i interes bezpieczeństwa w Europie jest zagrożony. Ja się nie dziwię prezydentowi Komorowskiemu, że rozmawia na ten temat z Obamą. Myślę, że jeżeli dojdzie do przekroczenia tych terenów, które dzisiaj zajmują Rosjanie na Ukrainie, czyli Krymu, czyli mówiąc krótko, jeżeli armia rosyjska wejdzie na teren wschodu bądź południa Ukrainy poza Krym, niezbędne będzie wywołanie ważnego problemu, ważnego tematu, czyli zainstalowania jednostek NATO na wschodnich rubieżach, w tym w Polsce. Ten pomysł też się już pojawił. Czyżby w odpowiedzi na takie imperialne tendencje Rosji? No jest to oczywiste. Jeżeli NATO chce być poważne, jeżeli NATO chce odpowiedzieć na zakłócenie układu sił, którym jest wejście na teren Ukrainy, to już nastąpiło. Krym jest terenem Ukrainy. Może ta sytuacja się pogorszyć, bo może być tak, że Rosja wejdzie. Krym jest terenem Rosji już. Jest terenem Ukrainy, okupowanym przez Rosję. To wówczas nastąpi jeszcze silniejsze zakłócenie układu sił i wtedy ten postulat Polski, który przecież od dawna głosimy, nabierze zupełnie innego znaczenia. A doktryna Giedroycia, która mówiła o tym, że bardzo zależy nam na tym, żeby od Rosji oddzielał nas kordon państw, które będą suwerenne, demokratyczne i które zdołały się wyrwać z orbity wpływów Rosji. Giedroyć nie był antyrosyjski. Ja myślę, że on to trochę inaczej przedstawił. W tym sensie, że uważał, iż stworzenie niepodległej Ukrainy jest tym warunkiem, aby Rosja się demokratyzowała. Bo to jest tak, że Rosjanie, nie tylko ci w elicie, ale także elementem takiej kultury powszechnej jest myślenie o Rosji w kategoriach imperium. Oczywiście Ukraina podporządkowana Rosji, to jest ten instrument do tego, żeby imperium powstało. Jeżeli tego nie będzie, i teraz wracam do pani początkowego pytania, to imperium będzie niemożliwe i Rosjanie będą musieli o tym, żeby rozwijać się nie poprzez ekspansję na zewnątrz, ale poprzez rozwój wewnętrzny, rozwój gospodarki, systemu demokratycznego. I teraz powtarzam to, co myślę, że jest tezą Michnika, tylko ja to ujmę trochę w inny sposób. Mianowicie widać wyraźnie, że system, który stworzył, system autokratyczny, który stworzył Putin, jest barierą dla rozwoju tej klasy średniej, która się tworzy w Rosji, jest barierą w rozwoju gospodarczego tego kraju. No tak, to prawda, bo małe i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo niewielki udział w tworzeniu narodowego PKB. Celowo, bo taki jest system, który stworzył Putin. Putin walczy z niezależnymi przedsiębiorstwami. Ale pan powiedział system autokratyczny. Czy Rosja jest dzisiaj autokracją? Bo ja tutaj stawiam znak zapytania, bo jednak przemoc nie jest podstawowym instrumentem utrzymywania czy sprawowania władzy. Na pewno nie jest też demokracją, bo nie możemy mówić o takich prawdziwych wyborach. Przemoc taka en masse nie jest potrzebna, ale jeżeli obserwowaliśmy to, co się działo pod sądem, który sądził sprawę demonstracji na Placu Błotnym, kiedy aresztowano paręset osób, które przyszły tam protestować przeciwko wyrokowi sądowemu, to widać wyraźnie, że ta przemoc jest stosowana. Ona jest stosowana punktowo, nie wobec całego społeczeństwa, bo całe społeczeństwo po prostu jest zastraszone. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę bardzo silną inwigilację społeczeństwa oraz pełną kontrolę mediów oraz system polityczny, który zależy w 100% od Putina, to jest pełna autokracja. I ta autokracja dzisiaj ma granice rozwoju. Okazało się, Ukraina pokazała te granice i w moim przekonaniu od tej inwazji na Krym dzisiaj, a zobaczymy, czy później nie na resztę Ukrainy, można mówić o początku końca Putina. Kłopot polega na tym, że ten koniec może trwać długo. Paweł Zalewski, europoseł Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.